Chwała Bogu, bracia i siostry, cieszę się, że was widzę. Dosyć minęło czasu, kiedy ostatnio miałem możliwość podzielić się Bożym Słowem z tego miejsca, także jeżeli gdzieś się pogubię w tych kartkach, to musicie mieć tą niecierpliwość. Na początek chciałem wam właśnie przeczytać, podzielić się z wami kilkoma myślami, które Pan Bóg włożył w moje serce już kilka miesięcy temu i w takim węższym gronie. Już się nimi dzieliłem i właściwie dlatego nie jest to może tak do końca temat mojej dzisiejszej usługi, ale jest to taki trochę szerszy kontekst, dlatego od tego zacznę. Myślę, że zgodzimy się wszyscy, że bezsprzecznie potrzebujemy Boga, że ludzie bezsprzecznie potrzebują Boga, dlatego że bez Jego pociechy, bez Jego mądrości, wsparcia, nauki i tego czasu, kiedy możemy Jego posłuchać, po prostu nie damy rady. I myślę, że też Biblia o tym mówi i mamy tego świadomość, że potrzebujemy też innych osób wierzących wokół nas, które są nam bliskie i które Bóg prowadzi, które będą na nas zachętą, które też wskażą nam na Boga wtedy, kiedy my sami stracimy Go z oczu. I nawet nie chodzi mi tutaj teraz o moment, w którym my przestaniemy wierzyć, ale o czas, kiedy nawet pozostając wierzący, pogubimy się na tyle, że będziemy potrzebowali przypomnienia, że to, co najlepsze w naszym życiu przeżyliśmy, to pochodzi właśnie od Niego, od Ojca naszego. I nie wynika to z tego, co od Niego mamy, w sensie pieniądze, wiecie, sława, zdrowie, rodzina, ale od tego, co mamy z Nim, z naszym Bogiem, z naszym Ojcem, czyli tego, co wynika ze społeczności z Nim właśnie, w sensie czasu, który z Nim spędzamy, rozmowy z naszym Bogiem. Bo te rzeczy, które mamy na tej ziemi, to one tu zostaną na tej ziemi, a ta społeczność, którą mamy z Ojcem, to ona będzie trwała wiecznie, nawet po naszej śmierci. I to jest właśnie to, co jest cenne, więc na pewno o społeczność z Ojcem, z Bogiem powinniśmy dbać. Nie tylko o nią, ale przede wszystkim o nią, myślę. I na pewno musimy dbać o to, żeby wygospodarować, planować na nią czas. Mówię to też przede wszystkim do siebie. Bo przychodzą takie momenty w naszym życiu, że coś nas próbuje odciągnąć od Boga. Coś atakuje nas z taką siłą, że sami swoimi siłami nie jesteśmy w stanie sobie dać rady z tym. Na pewno mieliście już takie doświadczenia w swoim życiu, że gdyby nie Boża pomoc, to kto wie, w jakim miejscu bylibyśmy w tej chwili. I dlatego musimy korzystać z tego, że nasz Bóg chce nam pomagać. Robi to przez swego Ducha Świętego, który daje nam pokój, który nam wyjaśnia różne rzeczy. Pokazuje nam, w jaki sposób Ojciec patrzy na nas z góry, w jaki sposób widzi te wszystkie sytuacje. Ale potrzebujemy też siebie nawzajem, jako bliskich, jako braci, jako siostry, jako Kościół, jako zbór. Dlatego, że właśnie w takich chwilach, w których my mamy jakieś doświadczenie życiowe, jakieś trudne momenty przeżywamy, szatan, przeciwnik próbuje nas atakować z różnych stron, właśnie wtedy potrzebujemy tych, którzy są wokół nas. Bo czasem jest tak, że my sami nawet nie potrafimy
albo nie chcemy, albo nie umiemy, albo nie pomyślimy nawet o tym, żeby zwrócić się do naszego Ojca w niebie. I wtedy właśnie te osoby, które są wokół nas, pokazują nam na Niego. Powinny nam pokazywać na Niego. Dlatego zachęcam was, bracia i siostry, abyśmy dbali o to, aby wokół nas byli tacy ludzie, na których możecie liczyć i którzy wiecie, że jeżeli będziecie tego potrzebować, to oni wam wskażą na Boga. I na pewno, myślę, że większość z nas przynajmniej miała już takie sytuacje, w których mieliśmy możliwość z tego skorzystać, że ktoś z naszych braci, z naszych bliskich w takiej sytuacji nam pomógł. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Duch Święty od jakiegoś czasu kieruje mój wzrok na temat, i nazwę to tak teraz ogólnie, jedności. Dlaczego ogólnie? Dlatego, że tak myślę sobie, że samo słowo jedność może niewiele znaczyć dla nas, dopóki go nie wyjaśnimy takimi może bliższymi nam słowami. Tak jak mówimy do dzieci czasami bądź grzeczny i dopóki nie powiemy im, o co mi chodzi, na przykład posłuchaj mnie i zostań w tym miejscu, to ono nie wie, co oznacza słowo bądź grzeczny. Może wiedzieć, jak już mu powiem, że coś było nie tak, to może do tego kontekstu to odnosić. I tak myślę, że tak też jest ze słowem jedność, że potrzebujemy, ja chciałbym dzisiaj troszeczkę jakby rozłożyć, zająć się pewną częścią tematu jedności, dlatego że, tak jak mówię, myślę, że temat jest na tyle duży i na tyle trudny do zdefiniowania, że powinniśmy się zastanowić nad tym, co to jest jedność i z czego ona się, skąd ona się bierze, co jest do tego potrzebne. Pierwsze, co chciałem wam przeczytać, to jest fragment zapisany w Kaznodziei Salomona, w Księdze Kaznodziei Salomona w 4 rozdziale. Następnie zauważyłem kolejną marność pod słońcem. Oto człowiek samotny, nie ma przy nim nikogo, ni syna, ni brata, ani końca trudu, ani powodu, by cieszyć się dorobkiem. Bo dla kogo się trudzę, odmawiam sobie dobrodziejstw, to też jest marnością i przykrym zajęciem. Lepiej dwom niż jednemu, bo łatwiej im w trudzie. Jeśli jeden upadnie, drugi go podniesie. Nad samotnym natomiast nikt się nie pochyli. Gdy leżą dwie osoby, jedna drugą grzeje, a człowiek samotny musi liczyć na siebie. Ponadto jeśli jednego może kto pokonać, dwom łatwiej się ostać, a sznur potrójny nie tak łatwo się zerwie. I wyraźnie tutaj autor zaznacza, że jeśli ktoś jest sam, to jest mu trudniej niż jeśli jest ich przynajmniej dwóch, tak? I chciałem się zastanowić teraz z wami w takim razie, co przeszkadza nam, abyśmy byli jedno, tak? Co przeszkadza nam, abyśmy byli, powiedzmy, we dwoje, tak? Czy w troje, czy w czworo, abyśmy byli jako jedno. Co jest wrogiem jedności, tak? Czego nam może brakować, jeśli nie ma jedności? Myślę, jak się nad tym zastanawiałem, to myślę, że są dwie takie rzeczy, które są podstawą. Pierwsza z nich to jest miłość. Miłość w takim rozumieniu, jak będziemy czytali wszystkie te wersety, które na dzisiaj wypisałem sobie, to we wszystkich nich miłość to jest greckie słowo agape. To nie jest ta miłość czy między mężem a żoną, czy to jest miłość agape, czyli taka miłość, którą Pan Jezus nas umiłował, czyli taka bezinteresowna, taka, która
No, nie mówi, że jeżeli ty mi będziesz tam pomagał, to ja ci też pomogę, tylko taka, że nie oczekuje niczego w zamian. A drugi taki filar tego, to myślę, że jest cierpliwość. Cierpliwość do siebie nawzajem, tak? Bo jeżeli mam być z kimś jedno, to przede wszystkim muszę mieć cierpliwość do tego kogoś, tak? I ja chciałbym się dzisiaj właśnie skupić troszeczkę na tej cierpliwości. Dlatego, że ja przynajmniej mogę o sobie powiedzieć i myślę, że to byłby dobry tytuł, że tracę cierpliwość. Czy możemy powiedzieć, że tracimy cierpliwość? Czy może inaczej? Czy może zawsze jesteśmy cierpliwi? Tyle, ile trzeba. Nie mamy tutaj już nic do zrobienia w tym temacie. Bo jeśli tak, to ja bym chętnie posłuchał kilku rad, w jaki sposób ktoś jest w stanie to robić, że nie traci cierpliwości. Ja też kiedyś myślałem, że jestem względnie spokojny i względnie cierpliwy, a później urodziły mi się dzieci i zweryfikowały to, ten pogląd. Potrafią naciągnąć moją cierpliwość. Także w sumie dobrze, bo myślę, że będzie lepiej. I myślę, że dzieci to jedno, ale czasem bywa tak, że w domach też jesteśmy z rodziną, w pracy, z kolegami, gdziekolwiek. I różni ludzie naciągają naszą cierpliwość. Czy to ktoś piąty raz zapomniał tego, co miał przynieść, czy któryś tam z rzędu raz nie zrobił tego tak, jak powinien zrobić, czy zachowuje się tak, że nie potrafię sobie z tym poradzić. Na różne sposoby ludzie, którzy są przy nas, wokół nas, naciągają naszą cierpliwość. I chciałem dzisiaj właśnie o tej cierpliwości troszkę więcej powiedzieć, na niej się skupić, bo myślę, że ona jest ważna w kontekście jedności. Jeśli chcemy, żeby dwom nam było lepiej niż jednemu, to musimy mieć cierpliwość do siebie nawzajem. Pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, pierwszy rozdział i werset trzeci. Pamiętając o dziele waszej wiary, o trudzie miłości i wytrwałości nadziei, którą wiążecie z naszym Panem Jezusem Chrystusem przed obliczem Boga naszego Ojca. Apostoł Paweł tutaj zwraca się do Tesaloniczan, pisząc do nich, że dziękuję za was wszystkich w moich modlitwach, ponieważ pamiętam o tym, że jesteście wytrwali, że jesteście, inne tłumaczenie mówi, cierpliwi. Na pewno znacie taką historię, w której pewien właściciel bogaty miał winnicę i w tej winnicy rosło figowe drzewo. Ta historia jest zapisana w Ewangelii Łukasza. I Pan Jezus powiedział tą historię, może otwórzmy ten fragment, werset to jest 13 rozdział od 6 do 9 wersetu. Opowiedział im taką przypowieść. Pewien człowiek miał w swojej winnicy zasadzony figowiec. Jednego razu przyszedł i szukał na nim owocu, ale nic nie znalazł. Wtedy zwrócił się do winogrodnika. Popatrz, od 3 lat przychodzę, szukam na tym figowcu owocu i nic nie znajduję. Wytnij to drzewo. Po co ma ziemię wyjaławiać? Panie, odpowiedział winogrodnik, zostaw je jeszcze przez ten rok. Ja je okopię, obłożę nawozem, może wyda owoc i w przyszłym roku, jeśli nie wyda, wytniesz je. Ewidentnie widzimy tutaj, że
winogrodnik wstawił się za tym drzewem. Czytamy w Bożym Słowie, że Pan Jezus w niebie wstawia się za nami. Ma do nas cierpliwość, tak? Tutaj właściciel winnicy 3 lata przychodził i szukał na drzewie figowym owocu, ale nie znalazł. Mieliście takie krzaki czy drzewa w ogrodzie, które kilka lat nie wydawały owocu i bez sensu, nie? Przychodzimy i nie ma owocu, to właściwie tylko zajmuje czas, bo trzeba je przyciąć, tylko zajmuje ziemię, bo ją wyjaławia. Ale czytamy, że winogrodnik wstawia się za tym drzewem i cierpliwie mówi, że ja jeszcze je obkopię, obłożę nawozem, czyli dam temu drzewu szansę. On jest cierpliwy, ale chce, aby to drzewo wydawało owoc. On nie mówi, nie, no zostaw to drzewo, daje cień. To nie jest cel figowca, żeby dawało cień. Figowiec jest po to, żeby wydawać owoc. Jak patrzymy w definicję słowa cierpliwość, ja byłem zaskoczony, wam powiem troszkę, bo mnie się cierpliwość kojarzy z oczekiwaniem. Tak? Jestem cierpliwy, cierpliwie czekam na przykład na autobus, tak? Ale i to też jest cierpliwość. Ale takim głównym znaczeniem cierpliwości, może przeczytam wam, to jest spokojne, długotrwałe znoszenie rzeczy przykrych. Spokojne wyczekiwanie na coś lub dążenie do czegoś. Ktoś, kto jest cierpliwy, to jest opanowany, wytrwały, znosi przeciwności, jest niezłomny i stały. I cierpliwość ma znaczenie w odniesieniu do 3 wymiarów, tak? Czy 3 kategorii, nie wiem jak to nazwać, bo możemy być cierpliwi w odniesieniu do czasu. Łatwiej na pewno jest nam cierpliwie czekać 1 dzień na coś, niż 1 rok. Także cierpliwość ma znaczenie przede wszystkim w czasie, ale cierpliwość ma też znaczenie w odniesieniu do okoliczności, które są wokół nas, ponieważ cierpliwy, łatwiej mi jest być, kiedy jest tak jak teraz, ciepło i czekam na kogoś, a mniej, trudniej już jest, kiedy jest zima, kiedy marznę. To wiecie, te 10 minut, które na kogoś czekam, może mieć znaczenie. Łatwiej jest być cierpliwym w sprzyjających okolicznościach, a trudniej w tych mniej sprzyjających, tak? Wiemy, że mamy przykłady takie w Biblii, tak? Abraham na przykład czekał na potomka obiecanego nie rok, to były lata. Tak samo Job też. Łatwo by mu było dyskutować ze swoimi przyjaciółmi, gdyby nie był owrzodziały, w popiele, nie stracił całej rodziny, majątku i wszystkiego. To były okoliczności, które naciągały, wypróbowywały jego cierpliwość. No i myślę, że też łatwiej nam jest być cierpliwym, jeśli miejsce jest ku temu sprzyjające, tak? Może łatwiej w domu nam czekać na coś niż gdzieś w jakiejś niebezpiecznej dzielnicy, tak? Jaki mamy zysk z cierpliwości? Dlaczego ważne jest to, żeby po tym w ogóle mówić? Chciałbym, żebyśmy otworzyli teraz list do Rzymian, 5 rozdział. Lecz nie tylko tym, chlubimy się też uciskami, wiedząc, że przeciwności wyrabiają wytrwałość. W innym tłumaczeniu też jest cierpliwość. A wytrwałość siłę charakteru. Siła charakteru nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany.
Widzimy tutaj ewidentnie, że źródłem cierpliwości czy wytrwałości, która jest w nas, są uciski, tak? Doświadczenia, przeciwności, czyli możemy powiedzieć, że jeżeli doświadczyliśmy czegoś w naszym życiu, co było trudne, co było przeciwnością, to przez to wyrobiła się, albo chociaż powinna wyrobić się w nas cierpliwość. Dlatego, że myślę, że też od nas zależy, w jaki sposób przechodzimy doświadczenia, tak? W jaki sposób, jakie wnioski z nich wyciągamy i w którą stronę nas prowadzą. Czy to jest rozwijanie, budowanie naszej cierpliwości, czy w drugą stronę idziemy. Hebrajczyków, 10 rozdział, nie traćcie więc swojej odważnej ufności, która niesie z sobą wielką nagrodę, ponieważ potrzeba wam wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Boga dostąpili spełnienia obietnicy. Potrzeba nam wytrwałości i to jest właśnie to, o czym mówimy, że ta wytrwałość przeprowadza nas przez doświadczenia, buduje naszą cierpliwość, wytrwałość, doświadczenia budują naszą cierpliwość, wytrwałość, które i potem przygotowuje nas to do kolejnych doświadczeń i w ten sposób Bóg rozciąga naszą cierpliwość. Jesteśmy przygotowywani przez Ducha Świętego, bo wiemy, że tak jak Job przechodził doświadczenia, Job też miał różne możliwości, tak? On miał trzech doradców. Czytamy to w księdze Joba, że przyszli do niego trzej jego przyjaciele i doradzali mu. Miał swoją żonę, która też mu doradzała, tak? Nie wiem, czy pamiętacie, co ona mu doradzała. Przeklnij Boga i umrzyj, tak? To była rada. I czytamy w księdze Joba w 42 rozdziale: wiedziałem o tobie tylko ze słyszenia, ale teraz zobaczyłem cię twarzą w twarz. I później od wersetu 10 czytamy, że Pan przywrócił też Jobowi powodzenie, gdy wstawiał się on za swoimi przyjaciółmi. Pan też dwukrotnie pomnożył wszystko, co Job posiadał. Pan natychmiast błogosławił późniejsze lata, natomiast błogosławił późniejsze lata Joba bardziej niż wcześniejsze. Posiadał on 14 tysięcy owiec i tak dalej, i tak dalej. I wiemy, że to było celem Pana Boga w doświadczeniu Joba, tak? Jego cierpliwość była wystawiona na próbę, ale celem Boga nie było to, żeby to go zniszczyło, ale żeby on przeszedł przez to, dlatego że Pan Bóg miał dla niego przygotowane jeszcze większe błogosławieństwo. I w Jakubie też, w 5 rozdziale: bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Zauważcie, że rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, na wczesny i późny deszcz. Wy również bądźcie cierpliwi, w górę serca, przyjście Pana jest bliskie. Przestańcie na siebie nawzajem narzekać, bracia, nie narażajcie się na sąd, bo oto sędzia stanął u drzwi. Za przykład nieugiętości oraz cierpliwości bierzcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imieniu Pana. Zauważcie, że tych, którzy wytrwali, uważamy za szczęśliwych. Słyszeliście o wytrwałości Joba. Wiecie, jaki był cel Pana. Wiecie też, że Pan jest bardzo litościwy i miłosierny. Mamy tutaj takie ewidentne, w wersecie 9 mamy takie ewidentne ostrzeżenie, że mamy nie narzekać na siebie nawzajem, dlatego że narzekanie naraża nas na sąd. To się odnosi bezpośrednio już relacji między ludzkich, tak? Między mną i między moim bratem, moją siostrą, moim znajomym. Mamy też takie podkreślenie tutaj Jakuba, że tych, którzy wytrwali,
uważamy za cierpliwych, za szczęśliwych. I że to, że Job wytrwał w tym doświadczeniu, to taki był cel Boga, żeby zbudować jego wytrwałość, tak? Żeby to zwycięstwo, przez które on, doświadczenie, przez które on przeszedł, żeby zbudowało jego wytrwałość, żeby on zrozumiał, jaki jest Pan Bóg. I że zakończenie, które Pan Bóg dla niego przygotował, nie było wcale takie, jak sugerowali jego bliscy, którzy byli wokół niego. Czego potrzebujemy? Bo to jest ważne. Czego potrzebujemy? Bo możemy sobie mówić, że cierpliwość jest ważna i że powinniśmy być cierpliwi względem okoliczności, które są wokół nas, i powinniśmy być cierpliwi względem ludzi, którzy są wokół nas, czy tego, jak się zachowują, czy tego, co mówią, ale czego potrzebujemy, żebyśmy mogli być cierpliwi? I wspomnieliśmy już o tym na początku, ale przeczytajmy jeszcze w liście do Kolosan jeden fragment. Dlatego jako ludzie wybrani przez Boga, święci i ukochani, przyjmijcie postawę serdecznego współczucia, dobroci, pokory, łagodności i cierpliwości. Jako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość, gotowi wybaczać sobie nawzajem. Jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw drugiemu, jak Chrystus darował wam, tak czyńcie i wy. Przede wszystkim jednak kierujcie się miłością, która jest spójnią doskonałości. Kierujcie się miłością, tą miłością agapę. Bądźmy wyrozumiali względem siebie, wybaczajmy i kierujmy się przede wszystkim miłością. I list do Galacjan w 5 rozdziale. I owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. Ten werset wskazuje, że cierpliwość jest owocem ducha, czyli jeśli chcę, aby moja cierpliwość się rozciągała, wzrastała, była wytrzymała, to jest to możliwe dzięki Duchowi Świętemu. My sami często nie potrafimy sobie, ile razy, może czasem mówimy, że będziemy cierpliwi sami, polegamy. Ale cierpliwość jest owocem ducha. Owocem ducha też jest miłość, z której cierpliwość bierze swoje korzenie. I myślę, że generalnie możemy powiedzieć, że miłość to jest, ta miłość agape, to jest podstawa wszelkich takich dobrych cech, które są w nas. Tak? To, że mam właściwe nastawienie do drugiego człowieka, to może mieć podłoże takie, że ja coś od niego chcę, ale to wtedy, wiecie, jest handel wymienny. To nie jest miłość. Ale jeśli ja kocham drugiego człowieka taką miłością agapę, która jest możliwa dzięki Duchowi Świętemu. Pan Bóg dał nam ten przykład. Pan Jezus dał nam ten przykład. To wtedy możliwe są dla mnie takie pozytywny stosunek, tak, do drugiego człowieka. Możliwe jest dla mnie cierpliwość. Wtedy możliwe jest bycie uprzejmym, łagodnym,
Wtedy potrafię być powściągliwy. I to są cechy, które, tak jak tutaj czytamy, nie potrzebują prawa. My nie potrzebujemy wtedy, żeby nam ktoś napisał, tak? Masz zrobić i tak masz się zachowywać, dlatego że to wypływa z miłości. A o to możemy prosić jedynie Ducha Świętego. I myślę, że On nas też w tym będzie wspierał, że to, jeżeli będziemy myśleli o tym jako mniej o naszej cielesności, a bardziej będziemy traktowali to jako taką sferę duchową, to wtedy nie będziemy polegać na naszym ciele, które jest zawodne, wiemy o tym, ale wtedy będziemy wsłuchiwali się w to, co Duch Święty chce zrobić, to, co Bóg przez nas chce zrobić. I myślę, że wtedy łatwiej nam będzie o cierpliwość do drugiej osoby. O to, żebyśmy potrafili być wyrozumiali i nie przekreślali relacji, nie przekreślali jedności z powodu tego, że nasza wytrwałość, że nie wytrwaliśmy, że nie byliśmy wystarczająco cierpliwi dla tego, kto jest blisko mnie. Ja, może to są czasem takie trywialne sytuacje, ale nieraz spotkałem się już też w moim życiu nawet z tym, że takie przysłowie z igły widły zrobiłem, tak? Czasem i czy w małżeństwie, czy z dziećmi, bywa tak, że przez to, że straciłem cierpliwość, to zniszczyłem coś o wiele cenniejszego przez coś, co było igłą, tak? Coś, co było takie mało znaczące. Straciłem coś o wiele cenniejszego. I tak myślę sobie, że tak jest właśnie w naszym życiu. I teraz w tym czasie, w którym jesteśmy, kiedy ja to ewidentnie tak czuję, że teraz ten czas tych ograniczeń koronawirusa, które mamy, tych wszystkich rzeczy, które się dzieją wokół nas, wiecie, każdy ma swoje podejście, swoje patrzenie, tak? Każdy ma jakiś tam swój punkt widzenia. I nie mówię tylko teraz o samym temacie wirusa, tak? To jest tylko jakby jedna z rzeczy, ale widzę, że ewidentnie przeciwnik próbuje wbijać takie szpilki między ludzi i próbuje na różne sposoby nas dzielić. Próbuje chwiać tą jednością, próbuje rozdzielać. Na pewno wielu z was oglądało filmy przyrodnicze i wiecie, że nawet najsłabsze by wydawałoby się stworzenia, które gdzieś tam żyją, czy w lesie, czy na pustyni, czy gdziekolwiek, nawet najsłabsze stworzenia potrafią się bronić przed drapieżnikami, kiedy są w stadzie. Jeśli to są antylopy, no to mają rogi. Jeśli to są nawet małe takie stworzenia, które, nie wiem, jeżeli szerszeń próbuje zaatakować pszczoły, to on jest dużo większy niż pszczoły, ale one go potrafią, jak są jedno, potrafią go pokonać. I drapieżniki często, jak oglądamy filmy przyrodnicze, drapieżniki próbują rozdzielić stado, próbują oddzielić jednostki od stada, dlatego że jakiekolwiek by to nie było, oczywiście wiadomo, że najłatwiej jest to najsłabsze, to najmniejsze, ale jakiekolwiek by to nie było, jakakolwiek by to nie była sztuka, to łatwiej jest tym drapieżnikom pokonać, jak ona jest jedna. To może być, wiecie, silny, duży samiec, ale jak on jest sam, to go jest łatwo pokonać. I tak samo jest też z tymi, którzy atakują. Jak są w grupie jedno, to też jest im łatwiej. I dlatego nasz przeciwnik próbuje rozdzielić nas różnymi sposobami, które on sobie wymyśli.
I tak to szczególnie odbieram teraz, kiedy już nawet nie chcę mówić o polityce, ale mamy różne teraz czy ograniczenia, czy jakieś wymogi, czy różnie ludzie podchodzą do tych tematów zdrowia teraz. I to jest też kolejna rzecz, którą nasz przeciwnik próbuje wykorzystać, żeby nas rozdzielić. Nie mogliśmy się spotykać przez jakiś czas nawet. I to też jest coś, co myślę przeciwnik wykorzystuje. Może powiedzieć, a popatrz, nie byłeś, poradziłeś sobie, jest okej. I oddali się taka sztuka od stada i wtedy, jeśli przyjdzie doświadczenie, to nie będzie nikogo, kto będzie go w stanie wesprzeć. Nawet najsłabsze, wybaczcie, że ciągle używam tego takiego porównania do świata zwierząt, ale to jest bardzo wymowny przykład. Jak takie najsłabsze maluchy gdzieś tam w stadzie są i są otoczone przez te, czy to matki, czy zdrowe, duże osobniki, to nie ma szans. To wiecie, to chociaż to jest jakaś taka antylopa, no to lwy nie mają szans, żeby się tam wedrzeć. To nawet najsłabsza może być sztuka. Jeśli ona jest w stadzie, jeśli jest jedno ze stadem, to lwy nie mają szans. Chciałem was do tego zachęcić, żebyśmy rozmyślali nad tym tematem, żebyśmy się zastanowili, czy jest coś w moim, bo na pewno w moim jest, i to wam mogę powiedzieć, że na pewno w moim charakterze jest coś takiego, że moja cierpliwość mogłaby być bardziej rozciągliwa. Nieraz chciałbym, żeby sytuacja się powtórzyła jeszcze raz, żebym mógł jeszcze raz do tego podejść. Ale to są pojedyncze sytuacje. A teraz, czy ja potrafię cierpliwie być z ludźmi, którzy są wokół mnie, którzy są w zborze, w kościele, w grupie, w rodzinie? Czy potrafię cierpliwie, czyli spokojnie, tak długotrwale, tak jak czytaliśmy w tej definicji, czy potrafię znosić jakieś przykrości, tak? Czy potrafię coś, co nawet może niekoniecznie musi to być, wiecie, atak, ale coś, co dla mnie jest przykre, tak? Coś dla mnie jest takiego, ja bym chciał, żeby to inaczej wyglądało, nie? A ciągle i ciągle i ciągle tak to samo, ciągle nie może się to zmienić i ja już tego mam dość. Nie wiem, czy mi się to kojarzy, taki sposób myślenia z małżeństwami, które też rozchodzą się. Nie? Ja już tego mam dość. Już tego nie mogę wytrzymać. I my też jesteśmy przyrównani jako Kościół, jesteśmy przyrównani do małżeństwa. To jest bardzo dobry przykład. Czy mamy cierpliwość do siebie nawzajem? Czy potrafimy, nie mówię, żeby machnąć ręką, bo wiele wersetów w Biblii mówi o tym, że my mamy się zachęcać, mamy się napominać, to nie jest tak, że ja mówię, a dobrze, on pali, ten pije, ten przeklina, mam być cierpliwy, nie? Jest okej. Mam nadzieję, że mnie nie rozumiecie w ten sposób, nie? Ale mamy być cierpliwi do siebie nawzajem. Czasem to są drobne rzeczy, czasem to są większe rzeczy, ale mamy być cierpliwi. Nie wiem, czy to jest dobry przykład, ale myślę, że przeciwnik czasem chce, żebyśmy się zachowali dokładnie tak, jak czytaliśmy w tym przykładzie z drzewem. Jeśli drzewo nie wydaje owocu, to przeciwnik chce, żebyśmy je skopali i oburzyli gnojem. Wybaczcie za taki przykład, ale on tak chce, żebyśmy tak zrobili. Skopali i oburzyli gnojem. Ale w takim złym znaczeniu. A cierpliwy winogrodnik, on je okopuje i nawozi. On chce, żeby ono wydało owoc. On ma cierpliwość do niego i wierzy,
że pomimo tego, że ono 3 lata nie wydawało owocu, to teraz on się nim zaopiekuje. Jeszcze raz dam mu szansę, obłożę go nawozem, czyli tym, czego potrzebuje, i może wyda owoc. I to jest wzór, który nam zostawił Jezus i myślę, że to jest wzór dla nas, żebyśmy też, widząc brata czy siostrę, czy kogoś w rodzinie nawet, kogoś, kto jest niewierzący, bo nie tylko do osób wierzących mamy być cierpliwi, ale też przede wszystkim myślę być cierpliwi do osób niewierzących. Cierpliwie czekać, zaopiekować się. I tak jak mówiłem, nie machamy ręką na to, ale staramy się zrobić coś, co może pomóc tej osobie wydać owoc, czy spełnić wolę, czytaliśmy to, spełnić wolę Ojca, tak? Bo celem drzewa figowego było wydanie owocu. Każdy z nas ma jakiś swój konkretny cel. I przeciwnik bardzo by chciał, żebyśmy zapomnieli o tym, zakopali to, żeby na nas machnęli ręką. Ja się bardzo cieszę, że nie machnęli na mnie ręką, tylko mieli do mnie cierpliwość ci, którzy byli wokół mnie, że ktoś przyszedł do nas, zaprosił nas do kościoła i nie machnął ręką, tylko miał cierpliwość, żeby poczekać, aż ten chłopak zrozumie, o co chodzi. To są różne sytuacje. Ja wiem, że często nam jest trudno, szczególnie jeśli to są takie długotrwałe rzeczy, trudno nam jest mieć do kogoś cierpliwość, bo robi to znowu i znowu i znowu. No ale możemy machnąć ręką i wtedy na pewno z tego nic nie będzie. A dopóki żyje, nadzieja jest. Także chciałem was jeszcze raz zachęcić i chciałem was prosić, żebyśmy może pochylili nasze głowy. Żebyśmy się zapytali samego siebie, czy jest wokół mnie osoba, czy to bliska mi, czy może trochę dalsza, do której nie mam cierpliwości, która tak naciąga moją cierpliwość, że już mam ochotę tym machnąć, albo już to zrobiłem, już postawiłem kreskę na tej osobie, już powiedziałem nie, to już nie ma sensu, ja już tyle razy prosiłem, tyle razy mówiłem, tyle razy namawiałem, tyle razy tłumaczyłem, to nie ma sensu, ja już mam dość. Pomyślmy, czy jest taka osoba, czy moglibyśmy prosić Ducha Świętego teraz o to, aby zmienił nastawienie do tej osoby, aby pokazał nam, w jaki sposób On ją widzi, w jaki sposób Jezus ją umiłował, tą osobę, i jak bardzo Jemu zależy na tym, żeby ta osoba była czy to zbawiona, czy to zmieniła jakąś swoją cechę charakteru, czy przełamała się, żeby czy przyjść do zboru, czy coś służyć, czy może zrobić coś więcej, czy zmienić coś w swoim życiu. I czy ja mogę w jakiś sposób, wykazując cierpliwość, okopując jej korzenie, obkładając je nawozem, nawożąc, pomagając w jakiś sposób tej osobie, czy mogę być narzędziem Pana Boga? Czy mogę pomóc? Jeśli macie na myśli taką osobę, to teraz będziemy się wspólnie, jak mamy zamknięte oczy, pochylone głowy, będziemy się wspólnie modlić. Miejmy teraz taką chwilę takiej społecznej modlitwy. Ojcze kochany, chcemy Ci podziękować za to, że Ty jesteś dla nas cierpliwy. Dziękujemy Ci za to, że Ty w swojej cierpliwości czekałeś na nas
do czasu, kiedy do Ciebie przyszliśmy, Panie. Dziękujemy Ci za to, że do teraz okazujesz nam naszym życiem cierpliwość. Ojcze, dziękuję Ci za to, że pomimo tego, że każdy z nas, że ja mam różne wady, mam różne nawyki, które chciałbyś, żeby były, żeby ich nie było, żeby były przemienione, to Ty wykazujesz cierpliwość, Ojcze kochany. Ty nie przekreśliłeś żadnego z nas, Ojcze. I chcemy Cię za wzór, Panie Jezu, wziąć i też być takimi względem naszych braci, naszych rodzin, naszych dzieci, naszych dziadków, ojców, matek, naszych przyjaciół z pracy. Ojcze, chcemy Cię prosić o to, żebyś Ty dał nam tej cierpliwości, żebyśmy mogli być wytrwałymi, Ojcze, żebyśmy mogli nie przekreślać, nie zniechęcać się, ale być wytrwałymi i przede wszystkim wsłuchiwać się w głos Twojego Ducha, w to, co i gdzie Ty nas chcesz prowadzić, w jaki sposób Ty chcesz nas używać względem tych osób, Ojcze. Przede wszystkim też chcemy Cię prosić, abyśmy jako społeczność, Panie, jako zbór, jako Kościół, jako może małe grupy, czy rodziny też byli jedno. Ojcze, prosimy Cię o to, aby w naszych rodzinach, abyśmy mieli dla siebie wyrozumiałość, cierpliwość, opanowanie. Prosimy Cię o to, abyśmy nie dali przeciwnikowi tego dostępu do naszych relacji. Ojcze, proszę Cię o to, abyśmy nie dali tego dostępu, aby On nie rozdzierał tego i nie oddzielał nas od siebie nawzajem. Żebyśmy byli razem jedno przygotowani na to, aby odeprzeć ataki naszego przeciwnika, Ojcze. Prosimy Cię o to, abyś nas wzmacniał, abyś też dał nam takie wrażliwości, abyś dał nam wrażliwości na siebie nawzajem, Ojcze, żebyśmy wiedzieli, kiedy nasi bracia, nasze siostry, nasi bliscy potrzebują tego wsparcia, potrzebują wzmocnienia, potrzebują, abyśmy do nich podeszli, abyśmy pokazali im na Ciebie, abyśmy przyprowadzili do Ciebie, kiedy nie radzą sobie może, kiedy są słabi, kiedy są atakowani. Ojcze, prosimy Cię o to. Dziękujemy Ci za to, że Ty takim Bogiem jesteś, Ojcze, że Ty nas ukochałeś, że Ty niczego w zamian nie oczekiwałeś, umierając na krzyżu. Dziękujemy Ci za to, kochany Ojcze, że cierpliwie czekasz na każdego z nas, Ojcze. Ja też wierzę, że Ty cierpliwie czekasz na tych, którzy w naszych rodzinach są niezbawieni, Ojcze. Prosimy Cię o to, abyś też nam dał, udzielił tej cierpliwości. Tobie niech będzie chwała za Twoje słowo, za to, że możemy być tutaj razem. Dziękujemy Ci za nasz zbór, za nasz Kościół, za naszego pastora. Dziękujemy Ci za to, kochany Ojcze. Tobie chwała niech będzie. Amen.